Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer 6812 i zapraszam na World of Tanks. World of Tanks od początku, więc mamy tutaj nowe świeże konto i gramy na nim. Słuchajcie, no żeby wykorzystać bonus razy 5, to pozwolę sobie tym szermankiem jeszcze pojechać. Przeciwko nam mamy tutaj, widzę, takie czołgi. No niestety w tym miejscu, na tej mapie wypadałoby trochę posnajpić, ale chyba nie będzie jak. Więc spróbujemy sobie tutaj zagrać na krótko. Pojedziemy tam na lewo i spróbujemy coś ugrać. Mamy przeciwko sobie czwórki i piątki. Pięć piątek, tak? Dobrze widzę. Chyba 5 piątek. Tam Stuart mknie jak błyskawica. Czy ja go mogę... Mógłbym go namierzyć. Nie wiem, czy on mnie widzi. Ja go tak. Dobra, spróbuję tam podjechać. Nie wiem, gdzie są czołgi ciężkie, bo z tym T14, prawdę powiedziawszy, nigdy go nie widziałem w grze. Nie wiem, co to za czołg. Nie wiem, czy się z nim mogę strzelać, czy też nie. No jak mam Trollgana, więc tutaj mam bardzo dobre losowanie. Tylko tak jak mówię, najlepiej gdyby to było miasto, bo wtedy na tym Trollganie coś mógłbym zrobić. Widzę, że oni zajęli raczej górkę po prawej stronie, w prawym dolnym rogu mapy. I teraz pytanie, czy my tutaj tą stronę będziemy w stanie jakoś domknąć. Ktoś tu dojechał? Jeszcze nie. Stuk jedzie za mną. Będę miał malutki cover. W punktach ledwo coś wygrywamy. Pytanie, czy ktoś tutaj jest. Pamiętajcie, że jestem papierem. Aż dziwne, że tu nikogo nie ma. Troszkę bardzo nawet dziwne. Poczekam, aż stuk zajmie pozycję, żeby mógł coś postrzelać za mną. Dobra, chyba jest już na pozycji. Ja tu spróbuję z tej strony porobić różnicę. Zostałem wykryty. Coś tutaj musi być. W tym grajdole. Ciekawe, czy jestem na permie, czy co? Gdzie oni są? Jest rzeczony T14. Czy on na mnie patrzy? Aha, wypadałoby go znowu wykryć. Dobrze. Coś tam żeśmy tym trollganem trafili. 7 na 7. Tak na dwoje babka wróżyła. W ogóle środka nie mamy. To mnie trochę martwi, że my tu we dwójkę jesteśmy. Trochę chyba mój błąd, że tu pojechałem. Bo trzeba grać z innymi. Spróbujmy go jeszcze raz. Nie mam żarówek. On się chyba gdzieś wycofał. Dobra, podjedźmy. Oj nie, jedzie. Teraz to już mam.
muszę na blisko podjechać, bo to będzie kiepsko. Że ja to odbiłem, to fart prawdziwy. Potrzebuję tego wsparcia. Dobrze. Będę go wyciągał pod niszczyciele. Aż się wkurzy. Właśnie. No to jest ostatni kolega sympatyczny, którego niestety już nie trafimy. Ech, szkoda, szkoda. No właśnie. Gdzie ten stuk? Nie wiem, który za mną pojechał. Muszę chyba imiona, że tak powiem, włączyć w opisie, bo trzeba by było mu podziękować. Bardzo dobrze, że mnie tutaj coverował. Dobra, użyj. Zostało nam jeszcze 3 użycia i trzeba to wykorzystać. Pytanie tylko, czy na tym czołgu, czy na zadymce. Możemy iść w kierunku lepszego działa, która szybciej strzela, ale ten trollgun jest sympatyczny. Spróbujmy może na zadymce użyć, bo tutaj potrzebujemy gąsienicy ewentualnie. Chociaż nie. Ciekawe. To dlaczego ja tu widziałem gąsienicę? No dobra. No ale tak czy inaczej, dobrze by było użyć tych jeszcze punktów dzisiaj, więc z Shermanem zagramy jeszcze raz, z tym Trollgunem. I jeśli chodzi o badanie, to zbadamy mu lepszą wieżę oczywiście. Kup. Ta wieża ma 76 i 51 z boków i z tyłu. A ta ma, o, proszę bardzo, a ta ma wszędzie 64, czyli mogę już z przodu nie odbić. Takie coś. Nie poodbijam z przodu. To może jeszcze jak z pociskami teraz? Średnia penetracja 410 i stówka. Wydaje mi się, że penetracja jest taka sama, więc może ja bym wrócił do tamtej wieży na tą chwilę, bo ona z przodu lepiej odbija. Tak, z przodu ma 76, więc ja ją zostawię. Oj, wróciły moje pociski i one w zasadzie mają taką samą penetrację, bo się armata nie zmieniła. Dobrze, w takim układzie, no razy 5 to by było warto zagrać, bo ja bym chciał tutaj w tą stronę pójść, a tu brakuje 13 tysięcy. Dobra, zagrajmy tym 14 TP i spróbujmy wygrać, żeby zrobić premię. Gramy na czwórki, jesteśmy na swoim tirze.
tierze właściwie, powinienem powiedzieć. Zrobimy oczywiście krótkie cięcie, spotykamy się za 30 sekund. Tak, tak oto to 30 sekund minęło chyba niecałe. Dobra, próbujemy tym razem zagrać. Z krzaków nie będziemy grać. Nie zdążę też wjechać na górkę, podejrzewam. Ale spróbuję, może kogoś trafimy tutaj na tym przejeździe. No właśnie, bo ja jestem za wolny. BT7 już wjechało. Trochę dużo ich tam wjechało. I nikt nic nie trafił. No po prostu jakiś drama. A ten tam będzie długo leżał? Trzeba by go pchnąć. Dobra, udało się go pchnąć. Rykoszet. A spróbujmy jeszcze raz. O, tu wchodzi chyba. No właśnie, pozamiatany. Dzisiaj nie będziemy pchali na tą górkę. Będziemy się pchali. BT5 pojechało na górkę. T6 medium. No właśnie, ja mu za dużo nie zrobię. Ja się zaczynam wycofywać. Jak ta sytuacja z tej lewej strony za dużo mamy tutaj kamperów, ale spróbujemy ich trochę tutaj poświecić. Może coś się tutaj uda zrobić chłopakom. Oj, to była chyba skała. Wydaje mi się, że ktoś mi tutaj przyłoił, tylko kto? BT5. Stuk tutaj. No i tego będziemy tutaj strzelać do niego. Tak trafimy oczywiście. A tu stuga. Ktoś by go mógł pokazać. Aha, wjechali. A przyznam szczerze, że tutaj nie wygląda to dobrze. Weźmy sobie, naprawmy te uszkodzenia, bo będziemy bardzo rzadko strzelać. Stuk mnie wyjaśnił. Też ma jakiegoś trollgana. No cóż, to nie była idealna gra. Nie będę tego oglądał. Wyjdźmy, zagrajmy kartofelkiem, bo szkoda czasu. Cięcie. Ok, więc jesteśmy raczej na dole stawki, więc nie będziemy się specjalnie wychylać. Pojedziemy naszym tutaj kartofelkiem w tamtą stronę. I zobaczymy, co nam się uda zrobić. No, snajperem nie jesteśmy z tą armatą, więc nie możemy tu zostać. W zasadzie nic nie trafimy, tak myślę. Więc spróbujemy szczęścia gdzieś tutaj w tych domkach. Tak, niestety tam się razy 5 nie udało zrobić. Spróbujemy w następnej grze. No, a teraz... A teraz pójdziemy na jednego. Nie, a teraz będziemy tutaj pomalutku próbowali coś uzyskać naszym kartofelkiem. No już tutaj widzę, że to tak fajnie nie wygląda. Czy ja tutaj się chcę zatrzymać? Tam niestety nikt nic nie spotuje. A tu mamy jednego gostka. Dobrze by go było rozwalić. No i chyba go rozwalę zanim dojadę. Tak, no to są szóste tiery, ja jestem piąteczką. Ale spróbuję się tutaj skampić. O, 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 o.
O, to ja tutaj zostałem właśnie wyjaśniony. Czekamy na te 150. Za dużo to ja go nie natłukę. Ale mamy tu jeszcze M6. O Jezus Maria, tu cała kawaleria pancerna przyjechała. Pytanie, czy ta armata będzie chciała we mnie strzelać? Właśnie, nie przebito osłony, nie wiem w co ja trafiłem. Gdzie on tu jest w ogóle? Kolo. To było dobre. Ale zarobił, ale urwał. Kuźwa, jak ja to wymierzyłem. No to urwał, ale się wkurzył. Dobra, no to teraz nie zostaje mi nic innego. Tylko nie ode mnie urwał, widać. No ja mam 49. No to ładnie. Ja już myślałem, że ode mnie urwał, no. Okej, spróbujmy. No, 168 na trollganku, nieźle. Coś tu jeszcze widać? 177, no, coś tu jeszcze widać. Gdzie on tu jest? Za budyneczkiem. Idziemy od górki, coś może trafimy. Mimo tego, że to jest chyba... Wszystko mam tu ulepszone, w sensie jeśli chodzi o jazdę, to mimo wszystko dobrze to nie wygląda. Wcale nie mam jakiegoś tutaj super silniczka. Chyba jednak coś mam za mało niż myślałem. Ha, to mi go wyjaśnili. A reszty nie widzę, tak? Czy widzę? Nie widzę. No to no, nawet nie zdążę pewnie dojechać. Spróbujmy po tych schodkach, czy to da się zjechać. No, nawet jako tako. Jeszcze tu nie zjeżdżałem, słuchajcie. Dobra, pojedziemy, bo tam ktoś, widzę, jest piniatą punktów, niestety. To będzie jeden z ostatnich czołgów. No, za dużo nie zrobiłem. Trollgun jest fajny pod warunkiem, że nie będziemy grali poziom wyżej. Chociaż poziom wyżej też jakieś tam zawsze uszkodzenia się czyni. O, a teraz powinien być jeden strzał. Ale widzę nietrafiony. Spróbujmy. O właśnie. To ewidentnie matchmaking zrobił swoje, bo tutaj te chłopaki to takie jakieś nie za bardzo. Za to te moje za bardzo. Więc to wygląda tak, że... Wygląda tak, że no... Ale użyjemy tych punkcików. I zobaczmy, czy ja mogę coś tutaj dorobić, żeby tą mobilność poprawić. Oczywiście mogę dużo dorobić, żeby poprawić mobilność. Pytanie, czy ja chcę teraz działko, bo ten kosztuje 30. No fajnie by było tą mobilność poprawić, żeby tutaj można było sobie poswawolić, więc zróbmy to. O, i od razu mamy silniczek i byśmy go mogli zamontować. Pal 6 kaska. I możemy teraz zrobić również armatkę. Tak jest. Ale na razie jej nie będziemy kupować, tak? 128. Na razie jeszcze pobawimy się tym trollgunem. Więc mamy już dobry silniczek. W zasadzie mamy drogę otwartą do M4A3E8.
Do kolejnego kartofelka. Okej. Okay. No to tak kartofelek, no bo to taki kartofelek. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Ostatni raz, nim skończy się ta noc. No przepraszam. To zrobimy cięcie. Dobra, i po cięciu. Cóż mogę powiedzieć? Gra mnie nie lubi. Ten sam czołg, ta sama mapa. Taka sama bieda. Oni znowu wjadą na górkę i będą wszystko z górki robić, a ja będę tutaj wystawiony jak ta kaczka. Ach, życie. Chyba na tą górkę sam muszę wjechać. Dam radę, zdążę, czy nie zdążę? Po ich stronie jest, no, dużo tych maluchów szybkich, zwinnych, zahartowanych w boju. Kurczę, nie uzupełniłem tego. Nie wyjadą. Dobra. Możemy namierzyć. Nic tutaj zupełnie nie namierzymy. Może jednak. Wygrywają. Czy ja tu coś mogę pod jakiś przestrzał? Nie. Nie. Górą coś trafić? O, tu mogę. Ale oni też niestety. Ajajajajaj. Wodna. To mnie tutaj kasuje. Trzeba się wycofać, bo to tak nie może być. No i Matylda. Matyldę. Wyjdzie tutaj koleś? Czy nie wyjdzie? Przebiję ich. Nie wygląda to dobrze. Trzeba tu wrócić.
wziąć od boku tą Matyldę. No niestety wystrzelałem trochę golda, ale to wiele mi nie pomogło. Raczej ta gra będzie przegrana. Raczej ta gra będzie przegrana. Niestety, bo on 1300 nie zrobi. Wróć do garażu. Tutaj ewidentnie nam nie daje gra razy 5 zrobić na tym naszym polskim czołgu. Tak, kartofelek ma chyba wszystko co trzeba, już co najlepsze, tak myślę, do gry. To spróbujmy w takim razie na zadymce zrobić to ostatnie razy 5. Czy my tu możemy silnik lepszy zrobić? Moglibyśmy, żeby to troszkę pojeździło, bo ona tak jakoś kiepskawo jeździ. No dobrze, to spróbujmy w takim razie, to może za dymką pojechać. Ona tutaj nic nie ma, bo ja już nic nie mam, wszystko oddałem dla tego Shermanka. Czy w związku z tym chociaż robi mi się tutaj coś? 110 bitew losowych w pojazdach z trzema elementami wyposażenia. No kurczę, chyba są zamontowane. No przecież tu na Shermanie. Dlaczego gra mi tego nie zalicza? No, w końcu zaliczyła 3 bitwy. Ok. No, tu jeszcze dużo dziwnych rzeczy jest do rozegrania. Dobrze, kochani, to tak jak mówiłem, spróbujemy w takim razie, czy spróbujemy z tym, ile on ma. O, tu brakuje 13 tysięcy, to dużo brakuje, ale jakby zrobił. A jak tam wychodzimy? Niby w kredytach łącznie na plusie. Pół bańki. Dobra, spróbujmy po raz trzeci i ostatni. Jak się nie uda, to już nie będziemy go męczyć. Dzisiaj przynajmniej. Miejmy nadzieję, że trafimy na jakiś taki niższe, że tak powiem, poziomy, niższe tiery. No i taka mapa. I tierów niższych nie będzie, to za 30 sekund się spotykamy. Ok, kochani, no to cóż, to my tu sobie pozwolimy posnajpić. Jesteśmy w takiej sytuacji, że pojedziemy tam. I musimy tą gaśnicę zdemontować z tego czołgu, bo raczej nie będziemy się gasić, jak będziemy się palić. Mam małą armatkę, w sensie kaliber, więc powinno się całkiem dobrze snajpić. Mam nadzieję tylko, że ktoś coś będzie podświetlał. Ten Panzer 3J wygląda, jakby chciał coś tutaj w tym kierunku zrobić. LC Even. No właśnie. Tam jest drugi. Kurczę, traf. Spróbujemy im pomóc, bo tych naszych tutaj wytłuką. O, tam jeszcze jest stuk. Nie wiem, czy ja mu cokolwiek zrobiłem, ale go trochę podenerwuję.
właśnie, jakbym był właśnie widoczny. Skrócimy dystans, żeby się schować za skałą. Tego bishopa to byśmy tak mogli, kurczę, trafić. Patrz no. Sam się rozbił, no nie wierzę. Ciekawe, czy temu stugowi coś zrobiłem, bo trochę zorany jest. Działać. No, wychyl się. A ciebie nie widzę. To się nazywa timing po prostu. Idealny. Kurczę, gdzie on tu jest? Aha, nie zostałem sam jak palec. Czy nie mogę armaty podnieść? Dobra. No nie wygląda to dobrze dla mnie. Trochę mnie nastrzelali. Stewarda coś trafiło ewidentnie. Czy on mnie widzi? Czy ja tak coś mu mogę zrobić? Okej. On mnie nie powinien widzieć. Jak ja go nie widzę, to on mnie nie, ale może ktoś go pokaże. Za to tutaj coś widać. Kurczę, traf. To musiał poczuć. No. Tylko niestety mu kawałek wieży wystaje. Niestety, albo stety, arty robią robotę, że tak powiem. Ajajaj. Ten kafał nas tutaj troszkę chyba pozamiata. Czy ja muszę pomóc temu gościowi? Jakoś. Może by tam podjechać, bo teraz to już bez sensu się robi. Dobra, trzeba robić porządek z tym kafałką. Tam jest Kaiser Cruiser pomoże. Tam nie będę jechał. No, na pewno nie trafię z takim rozrzutem. O, tam widzę, ta kafałka wsparcie dostała. Niedobrze to wygląda. Na kafałkę mamy 6 przeciwpancernych i spróbujemy ich użyć. Już od razu je ładujemy. Czy ja stąd
tutaj coś trafię, czy ona jest jeszcze za tym? Gdzie ona jest? Za tym jest. Czy ona tu wyjedzie do mnie? Dobrze. Oj, toż. Ale może tym razem będzie wygrana. Grill. Ładnie mnie załatwił, nie mogę powiedzieć. Pytanie, czy my to wygramy? Nie wiem. Raczej szczerze mówiąc, wątpię. Dobra, to. Był ostatni mecz tym oto zawodnikiem i zostanie nam ostatnia misja. Widzimy się w grze. Tak, kochani, i to będzie ostatnia gra na mapie, której nie lubię. Powiem otwarcie, jest to mapa dla niskich tierów. Ja jej nie lubię, nie rozumiem. Ech, nie wiem, gdzie tym moim kartofelkiem pojechać. Dużo tu mamy niszczycieli, trochę mamy. I teraz pytanie za dwa punkty. Albo będą stały tu, albo będą stały tam na wprost mostu, więc pojedziemy tutaj. Spróbujemy z tamtej strony coś zrobić. Co oni mają? Mają dosyć dużo ciężkich czołgów. Ja z tym moją alfą dużą, za dużo tutaj nie zdziałam, ale jestem od nich trochę szybszy. Więc wydaje mi się, że ja tutaj szybciej przejadę. Są dwie armaty, które będą mnie denerwować. O właśnie. Już mnie coś wykryło i mi przypieprzyło KV1, ale aż za 409 to lekka przesada. Zmieniamy tą flankę. No i teraz to będzie albo dobra decyzja, albo gówniana, bo albo mnie wypatrzą i wykończą, albo nie. To zaraz się dowiemy. No, udało nam się w miarę przejechać, ale ta plomba za 409 to po prostu dramat. Widzę, że nam się zespół sypie, więc nawet nie będę parł do przodu. Spróbuję tu posnajpić. Zobaczymy, coś tutaj wychyli. Już widzę tutaj armatę, która do mnie dybie. Dobry strzał. Coś tam dostał. A ile mamy penetracji na tym? No, spróbujmy. O, teraz będziemy mieli ten drugi magiczny pocisk. Zobaczmy, czy on tak bardzo zaboli. A jednak wygraliśmy. Schował mi się, no. Cofnij, Excelsior. Kurczę. No niestety nie. Ale tutaj chłopaki już wjeżdżają, czy nie jeszcze? Sobie taki załaduję, to powinienem coś tutaj uzyskać.
Dobrze mnie było widać. Aha. Kurka wodna, jeszcze nie trafiłem. No, Trollgun jest dobry na blisko, niestety. I to była ostatnia gra, która wam pokazuje, jak nie należy grać Trollgunem. Trzeba było podjechać na blisko, pojechać prawą, chociaż tutaj tu było tyle ten ciężki z czołgów, żebym wiele chyba nie zdziałał. Tak między Bogiem a prawdą. Więc czasami czołg bez penetracji, no, wiele nie znaczy. Ale z drugiej strony, jak rzuci na niskie tiery, to jest jakiś tam plusik. O, osiągnięto limit punktów. No cudownie. Ale skoro tam żeśmy wygrali, słuchajcie, to spróbujmy wykorzystać to. Co prawda tam chyba żeśmy za bardzo dużo nie zrobili, trzeba przyznać. Tak, zrobiliśmy coś. No nie, 371. No to po prostu był dramat. Hamat, la dramat. Ale oj, nie tak. Ale chciałem wykorzystać mimo wszystko to, że jakieś żeśmy punkty tam zrobili. I jednak użyć tego doświadczenia. Tak, no bo teraz sytuację mamy taką, że brakuje nam już tylko 8000. Do tej piąteczki. A tą piąteczkę chcemy zrobić, żeby dojść do Badziego na końcu. Badzie jest ciekawy, on ma taką drugą chałupicę 410. Można się nim pobawić. Albo takiego szybkostrzelnego zęgla. Dobrze. No to na dzisiaj to będzie tyle. Dziękuję bardzo, kochani. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.